empiryczną, przedustanowioną, pierwotną i właściwą dla wszystkich poszczególnych środowiskach istotę sztuki mogą odnaleźć dzięki niezawodnej współpracy z podmiotami niezwiązanymi ze sztuką. Bohaterowie moich prac wyraźnie artykułują swoje oczekiwania względem sztuki. Poczynając od pani dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża, która do wdzięczności za serię moich wczesnych wystaw dla uchodźców z Kosowa ofiarowała mi pluszową przytulankę w kształcie kropli krwi, ukruszając słowami, to jest kropla krwi, to jest symbol, ale twoja sztuka też jest symbolem dobra i pokoju. Kandydata prezydenta Kosowa w projekcie Święty Obrazkawa przekazał mi piękny, zdobiony srebrnego gualbani, przestrzegając w nim jako dobro i dzięki sztuce przekazał je dla potomców. Według deweloperów sztuka nobilituje, wyróżnia, ale przede wszystkim zaspokaja stomistyczne potrzeby. Muzułmanie zaś odnajdują w sztuce przepustkę do wzniesienia meczetu w chrześcijańskim mieście. Sztuka jest dla nich po serce. Dzieło się spełnia wraz ze spełnieniem ich oczekiwań. Wszędobylstwo, o którym pisałem, jest możliwe dzięki wolnemu statusowi zawodowemu. Artysta jest jedynym członkiem społeczeństwa, który ma szansę uwolnienia się od reprezentacji jakiejś grupy, ideologii, barw klubowych, dzięki czemu swobodnie zadamawia się nie na swoich podwórkach. Tylko poddając sztukę próbie w zmienionych realiach, będziemy w stanie stworzyć coś nowego i coś naprawdę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tam wniosek, który poddaję go pod dyskusję komisji, a właściwie całej Rady Wydziału, wniosek jest taki. Wnioskuje się o utajnienie dalszej części procedury. Jest podejrzenie, że przedstawiony tekst póki co nie wypełnia wymogów pracy dyplomowej z malarstwa, która powinna podlegać procedurze prowadzonej na Wydziale Malarstwa. Taki ma wniosek, proszę Państwa, więc proszę Państwa, to jest mój wniosek, ja mam odniesienie się do niego. Oczywiście nie mówię, że pan koncepcji, pan jest wybitnym artystą i to my musimy trzymać się pewnych zasad, które musimy przedyskutować, czy rzeczywiście ta przedstawiona praca i przedstawiony tekst rzeczywiście odpowiada temu, co mówi Konstytucja o Wydziale Akademii. Więc prosiłbym Państwa jeszcze przed przeczytaniem recenzji, bo prawdopodobnie to tam się może odbyć, może się też nie odbyć. To jest w związku z tym, że wydajeć poważne i potem dyskusję. To jest po prostu po to, żeby przeczytać, żeby pewne sprawy sobie wyjaśnić przed jeszcze dalszą częścią. Jest wniosek formalny, więc musimy proszę bardzo, to jest za tym, żeby utajnić postępowanie i odbyć dyskusję wewnętrzną na dalszym drogą postępowania, dalszą procedurą. Bardzo proszę. Ile mamy głosów za tym, żeby utajnić? Wiesz, ja powinna głosować komisja w sobie, bo jest komisja, członkowie, ale możemy głosować, bo jest ten. Tak jest, prosiłem Państwa na to, że trzeba sobie po prostu na pewne rzeczy odpowiedzieć. Proszę bardzo. Nie jestem przeciwko panu w żaden sposób, natomiast. Pan profesor, członkowie komisji, profesor Winken, profesor Misiak, recenzent dr Kajetan Benarski, promotor, profesor Bednarczyk, no i pan skromna osoba. Jeszcze raz, to znaczy profesor Winken, za tym, żeby utajnić? Nie. Profesor Misiak, za tym, żeby utajnić? Tak. Profesor Kajetan Dudarski, żeby utalić w tej chwili postępowanie i podjąć dyskusję nad tym, o czym było mówione. Nie. To mamy większość. Ja dopuszczam. Co jest jej, tej sztuki, podstawowym tworzywem? Świadomość ludzka. Na przykład świadomość deweloperów, nabywców nieruchomości, której to świadomości wytwarza się stosowną intencjonalność. A kiedy ta intencjonalność się pojawia, pojawia się też jej przedmiot, właściwy przedmiot intencjonalny, dzieło sztuki w sensie fenomenologicznym, co można interpretować jako świadectwo wielkości Rachimaja albo słabości Theo Ingardena. Tworzywem tej sztuki jest także świadomość ludzi zaczynających rozumieć, że można ona spełniać ich pragnienia, usuwając trudności, wobec których pieniądze czy naciski polityczne byłyby bezsilne.
Doceniam autentyczną, szczerą, czasem naiwną, ale naprawdę ogromną wiarę autora w potęgę sztuki, w legendę artysty. Wiarę cenną, jak każda prawdziwa żarliwość, niekiedy drażniącą, szaleńczą, ba, mogącą, szczerze mówiąc, doprowadzić do szewskiej pasji. Jedno jednak jest pewne. Każdy, kto nie tylko wierzy, że sztuka może zmieniać świat, ale także faktycznie próbuje to robić, zasługuje na ochronę i wsparcie naszego wydziału. W mniejszym oceniam pracę Rahima jako bardzo dobrą i wnoszę o dopuszczenie go do dalszych etapów procedury przyznawania stopnia magistra sztuki. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Dodaję kandydata Państwa ręce. Proszę o zabranie głosu. Cały czas tekst przeczytany dzisiaj jest podpisany pseudonimem Tandem Artystycznym. Mam poczucie, że to jest podwójny tytuł. Ale najważniejsza dla mnie sprawa to jest jaki to dzisiaj jest dzień? Jestem obserwatorem, nie jestem w komisji. Panowie mają tam jeszcze gorszą sytuację. To, że w tekście pojawia się, że robi to Rahim Black, i tutaj formalnych przeszkód, jeżeli autor stosuje w tekście pseudonim artystyczny, natomiast podpisuje pracę jako on. To nie jest prezentacja dwóch osób. Jest. Wszystko, co jest w tekście, w tej powieści, którą wysłuchaliśmy, fantazji marketingowej, sam autopromocji, pan autor prawdy, a zawsze odprawiali obie panowie, w tej chwili, w tym tekście jest cały czas powoływanie się na wspólną pracę, a nie na pracę własną. Na pewno jest to... W mojej opinii nie ma tutaj powoływania się na wspólną pracę, jest powoływanie się na pracę jak i na Black. Black nie istnieje jako dla naszej uczelni, ale jako osoba fizyczna. Ten sam tekst może być, zakładam teoretycznie taką możliwość, podpisany przez pana Blacka, później tak samo brzmiący tekst. Nie ma żadnego przesłania. Nie może tak być, jeżeli wszystko tutaj jest wymieniane w związku z tym tandemem, z tą spółką. Jest wniosek jeszcze jasny. Ja mam powrót do recenzji pana Pelitana. Niestety wydaje mi się, że ta recenzja jest oprócz poważnym życzeniem, ale nie spełnia warunków recenzji, bo oprócz paru akapitów na temat sztuki, wielkości sztuki i tak dalej, nie mamy tutaj recenzji. Ja przynajmniej nie widzę. I myślę, że koledzy podobnie, jakiegoś odniesienia się do meritum tej koncepcji, która tutaj jest przedstawiona, na Wydziale Malarstwa. No, powiedzmy sobie szczerze, oceniając oczywiście pana profesora zasługi, to jednak pewne sformułowania, które tutaj pan napisał, to są o chwilę dyskusji z realizatorem. Ja chciałem prosić pana dziekana, żeby te dyskusje nie odbyły się teraz w publiczności. Jeżeli pan chce, one są konieczne. Ja nie widzę formalnych konieczności przerywania obrony. Natomiast chciałem zaprotestować w takiej sytuacji, kiedy publicznie w czasie obrony pracy magisterskiej recenzent będzie tłumaczył się ze swojej recenzji, to jest niedopuszczalne. Recenzja jest po to, żebyśmy mieli jasność sformułowań, które mogą nam przybliżyć ewentualnie... To jest temat na nasze zamknięte spotkanie, a nie na jeszcze obronę. Prosimy pana dziekana o podjęcie decyzji już bez głosowania o takim zamknięciu. Wyjaśnienie sobie pewnej rzeczy. Ile wyjaśnienia? Proszę państwa, ogłaszam przerwę do za 15:03. Piątka.